Dzień dobry, czwartkowo. My zaczynamy dzisiaj dzień ratuszkami z jabłkiem. Ja mam wodę. Kubuś mi co rano robi ciepłą wodę, żebym się nawadniała. I ja biorę się za smażenie, żebyśmy zjedli coś pysznego. I my przyjechaliśmy z samego rana do galerii. W sumie, żeby być na otwarciu, wybieramy się do dosłownie dwóch sklepów. Do jednego z AGD, ale niestety nie pamiętam, który tutaj jest, i do TK Maxa, bo ostatnio byłam w listopadzie i pojawiła się wielka potrzeba, żeby odwiedzić ten sklep. Wróciliśmy już z naszych jakże szalonych zakupów. Kupiliśmy nic, ale odwiedziliśmy RTV Euro AGD. Tak, tak. Przeglądaliśmy lodówki, kuchenki, piekarniki, tego typu rzeczy. I tak, i dochodzę do wniosku, że to w ogóle nie było warte poświęconego czasu. Potem jeszcze odwiedziliśmy TK Maxa, bo ostatnio byłam tam w listopadzie i czułam taką wielką wewnętrzną potrzebę, żeby się tam wybrać. No i co? Efekt też jest żaden. No i w ogóle wniosek wyciągnięty z zakupów. Dwa wózki jednak są potrzebne, bo jak starszy bobas chodzi, no to wtedy robi się mały problem, bo Lila chce być wszędzie, wszystko ją interesuje, więc jednak wózek to jest podstawa. No ale zobaczyliśmy mniej więcej, co jest w sklepach i tak, zobaczyliśmy, co mniej więcej jest w sklepach, rozeznanie jakieś jest i będziemy pewnie przeglądać jeszcze w internecie, czy nie będzie po prostu jakichś fajniejszych ofert. No i tak, zabieramy się zaraz za robotę, bo tutaj troszeczkę jest rzeczy do ogarnięcia, przede wszystkim prasowanie, trzeba pozmywać, poskładać troszeczkę rzeczy i potem pewnie wyruszymy do Biedronki na jakieś takie zakupy spożywcze, bo akurat widziałam, że w ofercie jest to, czego potrzebujemy, czyli mleko. Właśnie jak się kupuje 12, to wychodzi taniej. I my w sumie chyba najczęściej właśnie korzystamy z tych ofert, bo u nas mleko akurat bardzo fajnie schodzi. No i jutro wybierzemy się do Lidla, bo tam z kolei mają być kapsułki w promocji. A porządki umili nam Abba. Też lubicie takie hiciory z lat 80. Muszę pochwalić te kwiatki. Dostałam je dokładnie tydzień temu i zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Po prostu super. No i przy okazji były moją dekoracją do zdjęć, bo muszę w końcu wstawić wpis o tym eliksirze do dłoni i do paznokci. Bardzo fajny produkt. On był, w sumie jest moim ulubieńcem, bo naprawdę pięknie dłonie nawilża. I może od razu pokażę Wam naszyjnik, który złapałam wczoraj w Tako. Bardzo mi się spodobał. To nie jest oczywiście prawdziwe złoto, ale stwierdziłam, że taka dekoracja do stylóweczki będzie bardzo spoko. Taki skromny, podwójny, ale wydaje mi się, że jednak, no wiecie, to jest po prostu coś, co dodaje takiego sznytu. Dobra, ubranka odhaczone, wyprasowane, poskładane, posegregowane. Wczorajszy obiadek nam się odgrzewa. I wiecie co, wyczerpaliśmy na dobrą sprawę budżet na ten tydzień, ale mam drożdże, mam mąkę, mam oliwki, więc pomyślałam, że spróbuję dzisiaj upiec właśnie tego typu bułki. Standardowo przepis jest z bloga Ania Gotuje, jakoś tak te przepisy chyba najbardziej mi podchodzą, chociaż nie wszystkie, bo były jakieś dwa niewypały, więc no, na dobrą sprawę wszystko jest, więc wydaje mi się, że dzisiaj spróbujemy zrobić coś takiego. Do jajecznicy będą jak znalazł. Pogoda stwierdziła, że zrobi nam niespodziankę i zrobiło się naprawdę całkiem przyjemnie. Wyszło słonko, jest cieplej, nie wieje. Szkoda, że tak nie było od rana, bo byśmy ruszyli sobie na jakiś przyjemny spacer. No ale co, takich rzeczy jak pogoda się niestety nie przewidzi, a prognozy nie zawsze się sprawdzają. Tak, my byliśmy w Biedronce, wszystkie rzeczy będą dla nas dostępne od jutra, bo dzisiaj jeszcze wykańczamy lodówkę, jutro jeszcze będzie obiad z tych naszych takich zapasów, chcę upiec bułki,
Zrobimy sobie koktajl, także na spokojnie jeszcze będziemy korzystać z tych zakupów z zeszłego tygodnia, no ale stwierdziłam, że przydałoby się zrobić zakupy dzisiaj, jutro jeszcze chyba podskoczymy do Lidla, bo tam też jest kilka fajnych ofert. No i jak zawsze pokażę Wam, co takiego kupiliśmy. No to zaczynamy. Serek żółty, musiki, wzięłam maseczki, bo były w promocji 1 plus 1, to są maseczki w płachcie. Ser, kabanosy, takie batoniki na wycieczkę dla Lili, passata, olej z pestek winogron, 2 razy płyn kokolino, jogurt grecki, ktoś mi tutaj robi Armagedon, papier toaletowy, wafle, musli, ja je bardzo lubię. Mintaj, bo w sumie dawno nie jedliśmy rybki. Kola w puszce dla Kuby, borówki, co jeszcze wzięłam, takie praliny owoce morza, bardzo je lubię, są przepyszne. Jeszcze więcej musików, papier do pieczenia, chlebek 1, chlebek 2, twaróg duży, mąka, tu jest napój owsiany, przepyszny, jeszcze więcej cukierków, chusteczki mokre, wzięliśmy też wielką paczkę pamperów, jajka i chyba to by było wszystko. No i Lila jak zawsze pomaga wszystko ogarnąć. Najpierw ogarniamy lodówkę. Dziękuję. Borówki, pięknie. No i w sumie skoro jest jeszcze w miarę wcześnie, to ja się zabieram za te bułeczki, żebyśmy mieli na jutro na śniadanie i plan jest taki, że jeśli pogoda dopisze, to zbieramy się rano i jedziemy do Olsztynka, do skansenu, zrobić spacer, ponabijać trochę kroki, no ale zobaczymy. Przy okazji robienia bułek stwierdziłam, że przygotuję też domową granolę, mam już całą blachę, teraz wystarczy upiec. I lekcja dla mnie z poprzedniego robienia granoli. Mniejsza ilość stopni i to koniecznie, bo poprzednio lekko mi się przypaliła. Dobra, no i tak, rozczyn gotowy. Oliwki pokroił mi Kuba, więc działam. Bardzo proszę, wyszły mi 2 takie pudełeczka granoli. Tym razem nie jest spalona, więc myślę, że na weekend będzie jak znalazł do tego jakiś owocki, jogurt i będzie pecha śniadanko. A tu jest moje ciacho na buły. Zaraz będę je dzielić. Ma wyjść 16 bułek, więc spróbuję tyle ich wyczarować. No to bułki mogą zrobić hop do piekarnika. Hej, w piątek. Dzisiaj od rana miałam randkę z moją starszą dzidzią. Z Lilutką wybrałyśmy się na mały shopping. Wydaje mi się, że zakończony sukcesem. Ja przynajmniej jestem zadowolona. Wydałyśmy 48 zł. Kupiłam jej nowe kaloszki, bo te, które mamy żółte, jednak są troszeczkę przyduże jeszcze, więc wzięłam po prostu drugie w rozmiarze 21, bo to jest taki rozmiar, który ona typowo nosi. Przy okazji wzięłam jej kombinezonik, taki przeciwdeszczowy. Też bardzo fajnie wygląda. Ja jak widać mam dzisiaj na sobie sweter, który już się pojawił, ale walczę z tym moim wyzwaniem. Powiem Wam, że daje mi to dużo frajdy. Niby szafę mam teraz mocno okrojoną, no bo to jest 20 rzeczy do dyspozycji. Ale i tak jest fajnie. Taki fajny eksperyment, żeby, wiecie, troszeczkę pokombinować, ale też zrobić porządek w szafie. Także tak. Niedługo Lila idzie spać, Kubę wyślę do Lidla, bo tam po prostu ma być kilka rzeczy, które są nam potrzebne i potem usiądę i jeszcze dłużej do Was pogadam. Ten bałagan oznacza tylko jedno, pokazywałam Kubie, co takiego udało mi się z Lilą złapać w lumpie. Dla siebie wzięłam dosłownie 3 rzeczy, sukienkę widać. Powiem Wam szczerze, że na początku takie miałam mieszane uczucia, bo jest dosyć specyficzna, może przez te guziczki, ale potem pomyślałam, że tak, guziki w sumie są jej wielkim atutem. Kolory też są fajne, wygląda troszeczkę retro, no i skład. Skład, powiem Wam, stanowi jej największy atut. Gdzie ja mam metkę? Zaraz znajdę metkę. I zobaczcie, len i wiskoza. Wydaje mi się, że lepszego połączenia nie mogło być.
No i od razu pokażę Wam szybkie, konkretne zakupy z Lidla. Pomidorki, świderki, bo myślę, że zrobimy sobie zapiekankę makaronową. Mamy różne przyprawy, sosy, więc czas najwyższy pozużywać to. Osełka, 3 sztuki, akurat była promocja, ogórek do jakiejś sałatki. Na tych muszelkach bardzo mi zależało i nie wiem, albo nadziejemy je mięsem mielonym, albo jakąś sałatką, bo widziałam też propozycję podania sałatki jarzynowej właśnie w takich muszelkach, więc pokombinujemy. Kiełbaski wiedeńskie, ja je bardzo lubię, mam nadzieję, że Lila też zasmakuje. I trochę zieleninki właśnie, żeby była jakaś sałatka. Był obiad, było pół godzinki dla słoninki, więc teraz idziemy na spacer ponabijać troszeczkę kroków. Kuba powiedział, że zaprosi mnie na jakąś kawkę. I idziemy na 2 wózeczki. Jeden mam z przodu, drugi jest z tyłu. Także wszystko się zgadza. Prognoza pogody jednak się sprawdziła, zaczęło padać, ale na szczęście tylko na chwilę, więc chowaliśmy się na te parę minut i idziemy dalej nabijać kroki, coraz bliżej 10 tysięcy. Kawa jest, ciacho jest, pogoda zaczęła w miarę dopisywać, więc możemy ruszać dalej. Tej informacji nie znajdziecie w żadnym przewodniku, jesteśmy na moście Jana i tutaj zaczyna się większość internetowych znajomości. Jak wracaliśmy, zaczęło znowu kropić, więc wróciliśmy do domu w idealnym momencie. Teraz tak, 2 bobasy prawie ogarnięte, jeden śpi, drugi zapewne zaraz zaśnie. Więc ja się zabieram za przygotowanie części obiadu na jutro. Zrobię kotleciki i pomyślałam, że jeszcze do tego przygotuję, ale to już jutro, sos z cukinią, z marchewką, z tym, co po prostu zostało nam z zeszłego tygodnia.